Wiedział i tam kawałeczek dalej. Nie, nie, ale mam. Worki są wszędzie. Ale my mamy oprócz tego swój jeszcze. Czego nie można było powiedzieć o innej imprezie, gdzie wszyscy przychodzili tam, gdzie gotował Harewicz i wrzucał. Witam serdecznie pana Rafała Webera, posła na Sejm RP oraz wiceministra infrastruktury. Serdecznie witamy panią Ewę Lejart, wojewodę podkarpackiego. Witam serdecznie starostę niżańskiego, pana Roberta Bednarza. Podczas mszy świętej naliczyłem 26 pocztów sztandarowych. Jest to liczba rekordowa, jak na Hubertus Nadsański takiej liczby sztandarów jeszcze nie mieliśmy, co oznacza, że to wydarzenie po prostu się rozwija i mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będzie ono w kolejnych latach kontynuowane i oczywiście to wszystko zależy od inicjatywy właśnie was, myśliwych. Szanowni Państwo, pozwólcie, że teraz zabiorę głos w imieniu organizatorów, współorganizatorów Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Tarnobrzegu. Oczywiście przychylam się do wszystkich powitań osób, które pan wójt tutaj wymienił. Serdecznie witam struktury Polskiego Związku Łowieckiego obecne tutaj w osobie serdecznego mojego przyjaciela i przyjaciela okręgu Leszka Markuszewskiego, profesora, doradcę ministra do spraw kombatantów, członka Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Serdecznie witam. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny spotykamy się tutaj w Żabnie na uroczystościach nadsańskiego Hubertusa. Myślę, że ten dzień jest najlepszym sposobem na to, żeby promować polskie myślistwo. Dzisiaj tutaj mieszkańcy nie tylko gminy Radomyśl nad Sanem, ale też wielu sympatyków łowiectwa, ale też takich, którzy dopiero po raz pierwszy dzisiaj spotkają się z myśliwymi, będą rozmawiać z wami przy waszych stoiskach, zapoznają się z waszą działalnością, zapoznają się z waszą służbą. Jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby, tak jak to dzisiaj padło podczas homilii, odczarować ten nieprawdziwy i niesprawiedliwy wśród niektórych pogląd, że myślistwo jest czymś złym. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, koło, które tutaj jest gospodarzem, to koło łowieckie nadwiślańskie w Radomyślu nad Sanem. Dzięki nim mamy te dekoracje, wiele aspektów mamy tutaj dzięki tym akurat osobom. Dzięki nim mamy też gulasz z Jelenia Łani, który przekazali i nie sposób wymienić też ich zasług i wkładów w tą organizację. W tym momencie chciałem zaprosić Sylwestra Chmielowca jako przedstawiciela koła nadwiślańskie, prezesa tego koła, który jednocześnie też jest członkiem Komisji Edukacji i robi też fantastyczne rzeczy, pomysły, jeśli chodzi o kwestie edukowania dzieci i młodzieży. Dziękujemy bardzo prezesie i liczymy na kolejny rok owocnej pracy. Okręg nasz funkcjonuje w obszarze trzech województw. Północną flankę i województwo lubelskie reprezentują trzy koła łowieckie i dostrzegamy bardzo duży potencjał w osobie Konrada Łukasika, którego zapraszamy tutaj na scenę. Chcemy mu podziękować za działalność społeczną w tamtym rejonie. Jest to wyjątkowa działalność, animacja na rzecz środowisk społecznych, umie wiązać pracę samorządową z posłannictwem, z posługą łowiecką, ze służbą ludziom i przyrodzie, jak my to nazywamy. Także dziękujemy bardzo, Konrad, za dotychczasową działalność i mam nadzieję, że będziemy kolejny rok razem wspólnie na takich obrotach pracować.
Szanowni Państwo, okręg nasz sięga aż do dalekiej Norwegii, na północ Norwegii, gdzie jest nasz myśliwy Dawid Szymański. To jest człowiek, który na rzecz naszego okręgu uruchamia szereg sponsorów, ludzi, którzy organizują zbiórki, akcje charytatywne. Dzięki niemu mogą występować zespoły po Hubertusach regionalnych. Dzięki niemu mamy paczki mikołajkowe. Naprawdę nie sposób opisać zasług tego młodego człowieka, który jeszcze się nie zdążył ożenić, bo nie ma mówić czasu, bo woli się zajmować się łowiectwem. Niemniej jednak mamy nadzieję, że to niedługo nastąpi. Bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o efektywność zbiórek, środków i darczyńców. Bardzo Ci, Dawid, dziękujemy i doceniamy Twoje zasługi. W dniu dzisiejszym będziemy mieli przyjemność przyjąć ślubowanie od nowych myśliwych i tak się złożyło, że to ślubowanie złożą dwie piękne kobiety. Zapraszam na scenę panią Jolantę Kruszelnicką oraz panią Małgorzatę Dziadowicz. Zapraszam serdecznie. A ślubowanie przyjmie pan profesor dr Leszek Markuszewski. Wielce szanowni państwo, czcigodni goście, wspaniali koledzy, koleżanki, koledzy myśliwi. Chcę powiedzieć, że dzisiaj Pan Bóg dał nam coś niezwykłego. Na początku to niezwykłe misterium w sanktuarium, niezwykłe kazanie, za co bardzo dziękuję księdzu, które właśnie zawierało wszystko to, co można powiedzieć o myśliwstwie i o tej misji, wizji oraz realizacji niezwykle ważnych dla polskiej przyrody, dla polskiej tradycji, kultury działań. Ale to również przepiękna przyroda, w której znajdujemy się, cudowne, piękne namioty, które pokazują, że pod namiotem jest to wszystko, co jest efektem pracy rocznej bądź kilkuletniej wspaniałych kół, bo na kołach, proszę państwa, to myśliwstwo, łowiectwo się zasadza. Te inicjatywy oddolne, ta praca twórcza, ten społecznikowski gen, który mają myśliwi, jest pokazany właśnie w tej niezwykłej, pięknej atmosferze dzisiejszego Hubertusa. Chcę jeszcze powiedzieć, proszę państwa, że do tego wszystkiego jest cudowna oprawa muzyczna, wysłuchanie tej mszy myśliwskiej plus brzmienie rogów tutaj na scenie, proszę państwa, pokazuje, że łowiectwo jest piękne, wzniosłe i prowadzone na modelu kantyleny i pięknej, proszę państwa, tradycji polskiego łowiectwa. Chcę również powiedzieć, że to, że ono jest piękne i że idzie w dobrym kierunku, to chcę państwu powiedzieć tak, jak na wielkich galach, a ta gala hubertowska tej pięknej ziemi tak wygląda. Proszę zobaczyć, jak piękne jest polskie łowiectwo. Brawo. Zatem, drogie, szanowne Diany, pozwólcie, że teraz przyjmę od was ślubowanie myśliwskie. Proszę powtarzać za mną. Przystępując do grona polskich myśliwych, ślubuję uroczyście. Przestrzegać sumiennie praw łowieckich. Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej. Zachowywać tradycje polskiego łowiectwa. Zachowywać tradycje polskiego łowiectwa. Chronić przyrodę ojczystą. Chronić przyrodę ojczystą. Dbać o dobre imię łowiectwa i godności polskiego myśliwstwa. Bardzo dziękuję za te piękne słowa przysięgi. Na chwałę polskiego łowiectwa bądź prawdziwym myśliwym, niech ci bór darzy. Dasz bór.
proszę Państwa, wszystko to tworzą ludzie, ludzie z pasją, ludzie z wizją, ale sami wiecie, ile to kosztuje trudu, ile kosztuje wyrzeczeń. Chciałem bardzo podziękować w imieniu Zarządu Głównego Łowczego Krajowego i osobistym mojemu przyjacielowi łowczemu regionalnemu, panu Robertowi Bąkowi. Robert, gratulacje za wszystkie inicjatywy, za działania. Pro patria, pro humanam. Brawa. Rozumiem, że pani wojewoda jako pierwsza. Szanowny panie łowczy, szanowni panowie myśliwi, panie starosto, wszyscy państwo zaproszeni goście. Przede wszystkim, korzystając z tej sposobności, pragnę państwu złożyć życzenia bardzo serdeczne, dobrego świętowania. Niech Hubert, który wam patronuje, będzie zawsze z wami, wspiera was, nosi kule tak, aby trafiały zawsze do celu. A przy tej okazji pragnę serdecznie państwu podziękować za wiele dobrych, wspólnych rzeczy, które udaje nam się zrealizować, za to wielkie zrozumienie dla polskiej przyrody, za to, w jaki sposób podchodzicie państwo także do spraw związanych z bezpieczeństwem. Pan łowczy wspomniał tutaj o naszych wspólnych działaniach związanych z ASF-em. To wielkie słowa uznania dla państwa się należą, ponieważ bez tego bliskiego z państwem współdziałania to zagrożenie dla naszego województwa jest na razie ciągle jeszcze oddalone. Liczę na to, że tak będzie nadal. Szanowni państwo, ponieważ ja jestem historykiem prawa, więc chętnie do tej historii początków państwa polskiego sięgam. Muszę państwu powiedzieć, że nie tylko na dworze króla polskiego zawsze był łowczy, który odpowiadał za organizację łowów królewskich, ale istniała taka instytucja, która nazywała się regale łowne i dotyczyła tego, iż prawo do polowania na grubą zwierzynę miał wyłącznie monarcha. Dlatego są to piękne, wspaniałe polskie tradycje, które państwo kultywujecie, przekazujecie także naszym następnym pokoleniom. Dziękuję państwu za to. Życzę, ażeby te wspaniałe tradycje nadal były przez państwa kultywowane. Tak jak wspomniałam, dziękuję za ten wielki szacunek dla przyrody i miłość do otaczającej przyrody, którą państwo uczycie, przekazujecie także osobom, które nie angażują się wprost w myślistwo. Wszystkiego dobrego, Dasz Bór. Na stoisko waszego koła widzę wilka. Na wilki się przecież nie poluje. Oczywiście, że tak. Wilk jest pod ścisłą ochroną. Na wilki się absolutnie nie poluje. Ten oto eksponat wilka jest to samica Wadera. Samica około 3 lat, która została potrącona przez auto. Znaleźliśmy ją w przydrożnym rowie, z czego połowa mieszkańców wioski myślała, że jest to zwykły pies. Myśliwy akurat na szczęście przejeżdżał i dzięki temu mamy ten piękny eksponat i poznał, że jest to Wadera. Mamy zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie na przetrzymywanie właśnie tego eksponatu Wadery, która, tak jak mówiłam, uległa kolizji i dzięki temu możemy reprezentować ten eksponat na lekcjach przyrodniczo-edukacyjnych. Dlatego też dzieci mogą skorzystać, zobaczyć, jak naturalnie wygląda samica wilka. Rozumiem, że prowadzicie jakieś zajęcia z dziećmi. Prowadzimy bardzo szerokie zajęcia z dziećmi na przyrodniczo-łowieckie, przyrodniczo-leśne. Ja bardzo często poświęcam swój czas i zapraszam do naszej Izby Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Tradycji Rybackiej i Łowieckiej Puszczy Sandomierskiej, która znajduje się w miejscowości Wydrza. Zapraszam okoliczne szkoły, przyjeżdżają bardzo licznie, oglądają różne eksponaty. Są to nasze trofea łowieckie, są też eksponaty właśnie zwierząt, które są pod ochroną, które również myśliwi chronią i dzieci dzięki temu mogą je oglądać, żeby po prostu poszerzały swoją wiedzę przyrodniczą i nie widziały tylko takich zwierząt na obrazku lub w telewizji. Drodzy państwo, pan... Jestem na Hubertówkę.
zawsze co wygląda, jakby był żywy, się buja. No, w tamtym roku go strzeliłem. Tak? Przepraszam, kolego, zauważam tutaj głuszca. Czy to jest głuszec w Polsce ustrzelony? No powiem, że nie. W tej chwili w Polsce od dłuższego czasu nie polujemy na głuszce. Głuszce próbujemy po prostu otworzyć. Są, no, w dużej mierze w tej chwili jest odtwarzany. Być może, że kiedyś powróci do łowiectwa, a ten okaz jest strzelony na Białorusi. W tamtym roku byłem na Białorusi, pozyskałem, tam jest, można legalnie na to polować. Żeby wjeść do Polski, jest na to certyfikat, jest pierwsze zezwolenie przygotowane, później jest to sprowadzone do Polski, zarejestrowane, także mamy go jak najbardziej legalnie, ale tylko po prostu tam w tej chwili można, w Rosji też można polować. Jasne, dzięki temu chyba można zobaczyć głuszca. No właśnie, czy pokazujecie te trofea dzieciom? Powiem tak, jest to bardzo duże zainteresowanie, jest dzieci, najbardziej to te najmłodsze się interesują. Temat jest taki, w tej chwili mleko mamy z Biedronki, reszta też jest z obrazków, a tu może przychodzi taki mały, dotyka się, zobaczy, spyta się, no także edukacja ta w ten sposób jest taka najbardziej wiarodajna. Także w ten sposób wie, jak wygląda jakieś zwierzę, prawda? Przychodzą, w tej chwili mamy, przychodzą, dotykają się, pytają, jak wygląda lys, jak wygląda jenot. No, jenot jest u nas po prostu tym gatunkiem takim, który przyszedł do nas, nie jest rodzimym. Także no, pytają się, oglądają, co to jest, jak to jest. Także no, w ten sposób edukujemy, jak najbardziej edukujemy. No, nawet widzę, że wykonują sobie zdjęcia. Niektóre zwierzęta są nieznane, sądząc po tych zdjęciach, jakie na waszym stoisku młodzież wykonuje. Ze zwierzętami to jest tak. Właśnie te wszystkie zwierzęta, po prostu zwierzęta łowne, które są, to jest, że jego w dzień nie widać. Jego się widzi samym wieczorem, widzi się gdzieś tam w nocy, gdzie normalny Kowalski nie chodzi, nie szuka i on tego nie widzi. Nie? Nie ma po prostu możliwości takiej bezpośredniej, chyba że gdzieś po prostu specjalne ośrodki są robione takie. A tu ma w tej chwili to są zwierzęta, które były pozyskiwane. One są spreparowane i w ten sposób można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mieć pełną wiedzę, co właśnie w naszym środowisku żyje, jak wygląda i z czego możemy być dumni. Czym dzisiaj częstujecie? Dzisiaj częstujemy bigosem myśliwskim oraz wyrobami z dziczyzny, czyli z jelenia i z dzika. Kto strzelił tą dziczyznę na potrzeby dzisiejszego? To myśliwi z naszego koła, z koła łowieckiego numer 197 Ryś przy jednostce wojskowej 2090 w Nowej Dębie. Czy to jest skóra też pozyskana na waszych obwodach? Tak, jest to trofeum jednego z kolegów, który właśnie pozyskał takiego odyńca dość dużego, można powiedzieć medalowego. A jak oceniają wasze wyroby tutaj ludzie, którzy to degustują? No widzimy, kolejka jest cały czas dość długa, jest cały czas ruch przy tym stoisku, więc no, cieszy się to, te wyroby się cieszą dużą popularnością. Zresztą no, należy to podkreślić, że większość tych wyrobów przygotowuje nasz kolega Lesław Kosior, który w całym okręgu i poza okręgiem słynie z tych wyrobów, z przygotowanych potraw z dziczyzny. A rozmawiałem? Sebastian Tuźnik, koło łowieckie Ryś w Nowej Dębie, członek zarządu okręgowego jednocześnie.